Dzień dobry bardzo. Tekst dzisiejszej Ewangelii odczytuję bardzo, bardzo osobiście. Jezus mówi do faryzeuszów, którzy są niezadowoleni. Najpierw narzekają na świętego Jana Chrzciciela, że styl tego człowieka im się nie podoba, a potem narzekają na Jezusa, który jest całkowicie inny niż Jan Chrzciciel. Wiemy, że Jan Chrzciciel żył bardzo surowo, pościł, przebywał na pustyni, był gwałtowny, a Jezus znowu jest łagodny, siedzi z grzesznikami, nazywają go pijakiem, przyjacielem pijaków i grzeszników. To oczywiście tak jeden do jednego chodzi o to, że tak naprawdę faryzeusze nie chcieli przyjąć tego, że Mesjasz się pojawił, że Mesjasz jest. W związku z tym szukali różnych mądrych, głupich pretekstów do tego, żeby Jezusa negować, żeby nie przyjąć. Ale dla mnie osobiście ten tekst po 2000 lat, kiedy go sobie czytam, a czytam zawsze, czy próbuję zawsze czytać słowo w kontekście tego, co obecnie w tym momencie mojego życia przeżywam, to widzę, że to jest tekst, który mi mówi o tym, że bardzo często Panu Bogu nie ufam w codziennej opowieści mojego życia. Że kiedy patrzę na to, co się w moim życiu dzieje, szczególnie na to, czego nie rozumiem, co w jakiś sposób mnie kosztuje, co w jakiś sposób burzy mój świat, moją wizję mojego świata, to zaczynam marudzić, to zaczynam być człowiekiem, który robi sobie gdzieś też Panu Bogu wyrzuty i całemu światu, że moje życie nie wygląda tak, jakbym chciał. Tak jak Jezus, jako konkretny człowiek, Mesjasz, który przyszedł, nie pasował tym faryzeuszom, którzy żyli w tamtym czasie, zapewne każdy z nich miał jakąś swoją wizję Mesjasza i tego, jak on powinien wyglądać, jak się powinien zachowywać. Tak jest też z moim życiem, że przecież mam wizję, jakąś wizję swojego życia, to jak ono powinno wyglądać, jak inni powinni mnie przyjmować, jak inni powinni do mnie mówić, o mnie mówić, i to się nie spełnia, nie realizuje. I tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, nigdy w naszym życiu nie będzie tak, że wszyscy będą myśleć o nas i mówić o nas tak, jakbyśmy chcieli my sami, żeby o nas myślano. W związku z tym mamy dwa wyjścia. Ja mam dwa wyjścia. Albo możemy przez całe życie być takim faryzeuszem, który cały czas neguje i cały czas, Jezus mówi, zachowuje się jak dziecko, które nigdy nie potrafi się skupić i zadowolić tym, co otrzymuje. Albo być człowiekiem, który się nawraca i w tym sensie, że w tym konkretnym człowieku, w tej konkretnej sytuacji widzę zbawienie, widzę Mesjasza, którego Bóg posyła, przez którego Bóg działa w moim życiu. Bardzo to trudne, bo to wiąże się z nieustanną koniecznością decyzji, że próbuję jednak szukać Pana Boga w tym, co jest. Nie w tym, co bym chciał, ale w tym, co jest. Powiem Wam szczerze, że teraz rzeczywiście przeżywam taki trudny moment w moim życiu i cały czas, każdy dzień to jest taka walka trochę między tym właśnie, co teraz do Was mówię, że wiem, mam przekonanie, że jeśli się zdecyduję, a znowu próbuję to robić każdego dnia, na to, żeby jednak szukać Boga w tym, co jest, nawet jeśli mi się to z jakichś powodów nie podoba, no to widzę, jak bardzo jednak wracam do takiego myślenia starego człowieka, który musi jęczyć, narzekać i płakać, użalać się nad sobą, może to jest też dobre słowo. I widzę, jak każdego dnia tracę. Z jednej strony, kiedy wchodzę w tę wizję pierwszą, czy sposób na życie pierwszy, który polega na tym, że jednak próbuję w tym, co jest, znaleźć Pana Boga, i wtedy naprawdę czuję się może nie tyle szczęśliwy, ale spokojniejszy, bo wiem, że tak fundamentalnie wierzę w Boga, który jest ze mną, cokolwiek się nie dzieje. Nawet mówiłem o tym w Cieszynie przedwczoraj wieczorem. A kiedy wybieram jednak tą opcję drugą, że zaczynam jednak narzekać, po raz kolejny sobie i innym opowiadać moją wersję mojego zranienia, tego, jak się źle czuję, to wtedy czuję duże zamieszanie, bo nie wiem, co może być.
W tej pierwszej też nie wiem, co może być, ale wiem, że on jest. Nie na zasadzie takiej, że kiedy się decyduje nie marudzić, to on nagle przychodzi i mówi: tak, jesteś taki fajny, bo jesteś pokorny. Nie. Tylko on jest cały czas, w jednej i w drugiej wersji, ale w tej pierwszej, kiedy przestaje skupiać się na swoim żalu, a zaczynam się skupiać na jego obecności, to bardziej ja przeżywam jego obecność, to bardziej ja żyję świadomością tego, że on jest. I to daje pokój, to daje jakiś ład w moim życiu. Bardzo to trudne jest dla mnie, ale wydaje mi się, że warto, żebyśmy spróbowali rzeczywiście tę Ewangelię przeczytać jako takie obudzenie się i zobaczenie, że cokolwiek się w moim życiu dzieje, on jest, bo jest Zbawicielem. To tylko ode mnie zależy, czy spróbuję żyć tą świadomością Jego obecności, czy jednak cały czas będę się skupiał na tym, że Mesjasz albo moje życie aktualne tu i teraz nie spełnia moich kryteriów, moich marzeń, moich wizji. I wtedy zaczynam się frustrować, wtedy zaczynam się wkurzać, wtedy tak naprawdę zaczynam niszczyć to, co dobre. Czyli zobaczcie, mówiąc też tak już nie po Bożemu, czyli mówiąc na przykład do ludzi niewierzących, tak naprawdę chodzi o akceptację swojego życia, tak jakie ono jest. I to nie jest rezygnacja z poprawy jakości tego życia, to nie jest rezygnacja z walki o to, żeby to życie naprawdę było owocne i fajne, ale chodzi o to, że chcę mieć taki fundament, na którym zaczynam. A tym fundamentem jest zawsze miłość, akceptacja, jakkolwiek byśmy to nie zrozumieli i nazwali, tego, co jest dzisiaj. Że chcę przyjąć swoje życie tak, jakie ono jest, po to, żeby iść dalej. Po to, żeby rzeczywiście móc doświadczać jeszcze bardziej, jeszcze mocniej tego, co jest moim życiem, a w kontekście wiary jeszcze bardziej doświadczać obecności Pana Boga w swoim życiu. Kiedy się skupiam na swojej frustracji, to jako człowiek niewierzący tak naprawdę właśnie się tylko frustruje, bo to tylko się pogłębia, a jako człowiek wierzący po prostu nie dostrzegam Jego obecności, bo skupiam się tylko i wyłącznie na sobie. Ta Ewangelia dzisiejsza każe nam być dojrzałym, każe nam dorosnąć, każe nam być człowiekiem, który przestaje być dzieckiem, przestaje się oglądać na innych, przestaje pokładać nadzieję w jakichś ludziach, którzy mogliby spełnić wizję mojego życia, tak mi się wydaje, a zaczyna mi mówić: zacznij żyć swoim życiem i ciesz się z tego życia, jakie ono jest, i wykorzystuj każdą chwilę tam, gdzie jesteś, do tego, żeby tworzyć dobro, żeby pokazywać ludziom, że są zbawieni, że mają Boga obok siebie. No to co? Dobrego piątku Wam życzę. Myślmy dzisiaj dobrze i módlmy się za naszą ojczyznę, za Polskę. Dzisiaj jest kolejna 38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Niech ta rocznica nie tyle będzie przez nas ciągle wspominana, ale raczej będzie przestrogą ku temu, że bardzo łatwo jest w imię jakiejś ideologii, w imię jakichś partyjnych interesów, strachu podnieść rękę na drugiego, tego, który jest takim samym człowiekiem jak ja. Dobrego piątku, do widzenia. Mam nadzieję, że jutro. Wiem, że w tym tygodniu parę razy Was okłamałem, że jutro będę, a mnie nie było. To tak jak dzieciom wczoraj powiedziałem na roratach, sorry za tą dygresję, że proboszcz mówi każdego wieczoru: jutro się widzimy, i dwa razy w tym tygodniu mnie nie było. Każe dzieciom przychodzić, a sam nie przychodzi. Trzymajcie się.